Siostra Eligia Leopolda Stawecka, Droga Niepodległości. Przyszła na świat w 1896 roku w Bochni. Już od najmłodszych lat Olga zaangażowała się w działalność Związku Strzeleckiego. Do Legionów zaciągnęła się w męskim przebraniu i pod fałszywym nazwiskiem. W trakcie walk o niepodległość została ranna. Po śmierci ojca oraz brata za namową swojej matki zrezygnowała z czynnej walki. Ukończyła kurs sanitariuszek i rozpoczęła pracę w szpitalu. Żołnierska droga siostry obejmowała wiele istotnych dla polskiej niepodległości bitew. Służyła w 4 pułku artylerii ciężkiej. Za bohaterską obronę Lwowa została uhonorowana odznaką Orlęta. Brała udział w walkach o Wilno. Podczas bitwy nad Berezyną została ciężko ranna. Pomimo doznanych obrażeń wzięła udział w Bitwie Warszawskiej. Za zasługi została odznaczona Krzyżem Walecznym oraz awansowana na stopień porucznika Wojska Polskiego. Zaangażowała się w plebiscyt na Górnym Śląsku. Uczestniczyła jako sanitariuszka w 3. Powstaniu Śląskim. W 1924 roku wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Serafitek w Oświęcimiu. Otrzymała imię Maria Eligia. Siostra Eligia zmarła 7 stycznia 1933 roku w wieku 37 lat. Jej pogrzeb w Oświęcimiu stał się patriotyczną manifestacją, a trumnę z ciałem siostry nieśli oficerowie Wojska Polskiego. Pamięć.